Dzień dobry, to jest program Mazowsze Powiat Płock. Porozmawiamy dzisiaj o pandemii koronawirusa. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. Moim i Państwa gościem jest marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie marszałku, w jaki sposób Urząd Marszałkowski angażuje się w obecną sytuację? Zakażeń przybywa, tak jak wspomniałam na wstępie, sytuacja jest bardzo dynamiczna i szpitale zgłaszają zapotrzebowanie na różnego rodzaju sprzęty i środki ochrony. No, rzeczywiście jesteśmy świadkami takiego wykładniczego wzrostu teraz ilości zakażonych. To jest taki klasyczny przebieg epidemii, a właściwie pandemii, bo przecież mamy do czynienia na całym świecie z tym niesamowitym procesem zakażania. U nas też to rośnie. No, my podjęliśmy pracę nad wsparciem dla naszych szpitali, nie tylko dla naszych, tylko dla wszystkich szpitali, które będą odgrywały rolę w walce z koronawirusem na Mazowszu. Rozpoczęliśmy tę pracę już 2 tygodnie temu. Jako pierwsi uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcia środków finansowych w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego. Wygospodarowaliśmy na tym etapie 150 milionów, ale jak będzie potrzeba więcej, to więcej. W międzyczasie uruchomiliśmy własną rezerwę na tak zwane działania kryzysowe. Kupiliśmy sprzętu za prawie 11 milionów złotych. Kilka milionów otrzymaliśmy od wojewody mazowieckiego. Cały czas realizujemy zakupy i środków ochrony osobistej, ale też niezbędnego sprzętu jest dzisiaj potrzebny, no a będzie też potrzebny w przyszłości, takich jak respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssaki, więc te wszystkie urządzenia, które są potrzebne do ratowania życia ludzkiego, szczególnie podczas niewydolności oddechowej, bo do takich właśnie elementów tej choroby najczęściej dochodzi w jej przebiegu. Także oczywiście mamy pieniądze, natomiast trudności oczywiście pojawiają się na rynku nie tylko polskim, europejskim, wręcz światowym. Ceny galopują, no, zmienia się też kurs euro, kurs dolara, jak Państwo widzą. No i to jest poważne wyzwanie, bo nie wystarczy mieć pieniądze dzisiaj. Dzisiaj trzeba jeszcze kupić. Wczoraj wywiesiliśmy na naszych wszystkich komunikatorach zachętę dla polskich przedsiębiorców, żeby przestawiali produkcję, żeby już dzisiaj od nich przede wszystkim kupować. Wszyscy ci, którzy mogą szyć odzież ochronną, mogą produkować maski, mogą produkować gogle, no powinni przestawić swoją produkcję na ten cel, dlatego że ja przewiduję, że przez co najmniej 3 do 4 miesięcy te materiały ochrony osobistej, ale też i sprzętu medycznego będą bardzo, bardzo potrzebne. Więc odpowiadając ostatecznie na Pani pytanie, no od samego początku, od 2 tygodni działamy. Natomiast trzeba powiedzieć uczciwie. Szpitale weszły w ten trudny moment z olbrzymimi długami niezawinionymi, z olbrzymimi problemami personalnymi, jeżeli chodzi o lekarzy, zwłaszcza lekarzy chorób zakaźnych, brakiem pielęgniarek, więc no niestety ta epidemia dopada nas wtedy, kiedy nasza służba zdrowia, zwłaszcza szpitale, są w bardzo trudnej sytuacji. Zwrócił się Pan także do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o tak zwane szybkie testy, bo takie są też dostępne na rynku. Samorząd województwa jest gotowy przeznaczyć na nie pieniądze. Jak obecnie wygląda ta sprawa? No tutaj jesteśmy w stałym dialogu przede wszystkim z nadzorem specjalistycznym, z naszym konsultantem na poziomie krajowym, panem profesorem Horbanem i panią konsultant na poziomie wojewódzkim, panią dr Cholewińską. Tak się składa, że obydwoje ci państwo pracują w naszym szpitalu, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. I muszę powiedzieć, że tutaj co do stosowania pierwszych badań, tak zwanych badań genetycznych, które wychwytują obecność fragmentów łańcucha RNA z tego wirusa w organizmie ludzkim, które są bardzo swoiste i jednocześnie bardzo precyzyjne i dają 100% pewności co do rozpoznania obecności wirusa, to te badania przesiewowe, które są oczywiście dostępne, ale które, tak jak mówią specjaliści, ledwie w 50% są jednoznaczne,
No te akurat czekamy z decyzją, dlatego że warto sobie uświadomić, że to są badania oparte na obecności przeciwciał, tak ogólnie w stosunku do tego wirusa. Więc przez pierwsze 5-7 dni nawet osoba zakażona wirusem chorobotwórczym nie musi mieć odpowiedzi immunologicznej, nie musi wytworzyć przeciwciał w swoim organizmie, a więc ktoś, kto jest zakażony, może mieć fałszywie ujemny wynik w badaniu przesiewowym. Dlatego robienie teraz tego może wprowadzić zupełny chaos w identyfikacji tych osób na pewno zakażonych i tych ludzi, którzy, no bo część przypadków, też trzeba mieć świadomość, zakażenia przebiega bezobjawowo. Człowiek może mieć jakieś poronne tylko objawy, niewielki kaszel, katar i może to w ogóle nie traktować jako zakażenie koronawirusem i może rozsiewać dalej tego wirusa, te zarazki w swoim otoczeniu. Więc jeżeli chodzi o te testy przesiewowe, czekamy z tym. Być może przyjdzie taki moment, w którym te testy będą potrzebne po to, żeby no, szerzej zdiagnozować, jaka część populacji była dotknięta tym koronawirusem. W potrzebie są wszystkie szpitale, tak jak wspomniałam na początku. W potrzebie jest także nasz Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Jaką pomoc otrzymał od samorządu Mazowsza? Na liście walki z koronawirusem jest ponad 60 placówek na terenie Mazowsza. To jest lista stworzona przez Urząd Wojewódzki, przez pana wojewodę. Ona jest poszerzana teraz o kolejne szpitale, na przykład Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym czy Szpital Dziecięcy na Niekłańskiej. Więc mamy tych placówek pod opieką no już blisko 70. Do tego trzeba doliczyć pogotowia ratunkowe, które są na pierwszej linii oporu czy pierwszej linii walki z koronawirusem. Więc oczywiście jest komu pomagać i przyjęliśmy taką zasadę w ścisłej współpracy oczywiście z panem wojewodą, ale też z nadzorem specjalistycznym, że pomoc idzie do tych szpitali, które są na pierwszej linii frontu. Szpital Wojewódzki w Płocku posiada oddział zakaźny i oczywiście w pierwszym rzucie będzie otrzymywał wsparcie według potrzeb. W tej chwili w tym szpitalu też pawilon, którym była okulistyka i dermatologia, zostanie przekształcony na oddział zakaźny, dlatego że spodziewamy się niestety, że miejsca się wypełnią i będziemy musieli te miejsca poszerzać. W związku z tym niezbędny sprzęt, tak jak respiratory, jak inna aparatura medyczna, kardiomonitory, pulsooksymetry, pompy infuzyjne, ssaki, no to wszystko będziemy dostarczali do szpitala w Płocku po to, żeby poszerzył znacznie możliwości łóżkowe dla oddziałów zakaźnych. No następnym etapem jest tworzenie izolatek w poszczególnych oddziałach w szpitalu, bo mogą być przypadki takie, że ktoś jest na przykład z innym schorzeniem, a trafia do naszego szpitala i wtedy już będziemy musieli sięgać po te rozwiązania nadzwyczajne, jakim jest posiadanie izolowanej części oddziałów takich specjalistycznych, tak? Więc tutaj mogę zapewnić, że na razie te zakupy oczywiście są bardzo trudne, ale jak też patrzę na intensywne zakupy rządu, uzupełnianie zapasów w Agencji Rezerw Materiałowych, no to mam nadzieję, że tego sprzętu specjalistycznego, bo to trzeba odróżnić też maski z odpowiednimi filtrami, tak zwane trójki, dwójki, od zwykłych maseczek chirurgicznych, które mogą być oczywiście stosowane w takiej codziennej pracy czy w codziennych kontaktach z chorymi. Natomiast oddziały zakaźne, pogotowia ratunkowe, no muszą mieć już sprzęt taki, który zapewnia pełną, stuprocentową izolację. Kombinezony, gogle czy takie przyłbice na ochraniające. Więc oczywiście będziemy zaopatrywali Szpital Wojewódzki w Płocku zgodnie z logiką i w takim tempie, żeby nigdy nie zabrakło tych materiałów. Dokładnie tak. Panie Marszałku, samorząd Mazowsza także ogłosił nabór na dostawę środków ochrony osobistej. Do kogo kierowany jest ten nabór? Bo zaznaczyliście Państwo, że przede wszystkim do polskich przedsiębiorców.
No tak, bo uważamy, że oczywiście można kupować wszystko na rynkach światowych, ale to jest i po pierwsze coraz trudniejsze, po drugie te dostawy zawsze są nierytmiczne, tak, bo wymagają transportu głównie lotniczego. Zresztą pierwsze transporty z Chin widzieliśmy wczoraj, że przyszły do, zostały przywiezione do Polski. No ale chcielibyśmy zachęcić naszych przedsiębiorców, którzy produkują asortyment czy w środkach ochrony osobistej, czy to w sprzęcie medycznym, żeby przestawili tą produkcję, bo tutaj no nawet zwykłe fartuchy są potrzebne, tak? Jednorazowe, a nie tylko jednorazowe, bo się okaże być może, że będziemy musieli wrócić do tradycyjnych metod sterylizacji pościeli czy fartuchów, bo najnormalniej w świecie tych jednorazowych zabraknie. Więc zachęcamy naprawdę do przedsiębiorców do przestawiania swojej produkcji, do podpisywania z nami umów w dłuższej perspektywie po to, żeby oni też mieli zbyt i żeby też mieli pracę dla swoich ludzi. No bo obok dramatu, który się odbywa w ochronie zdrowia, za chwilę będziemy mieli olbrzymi kryzys gospodarczy, bo bardzo wiele firm małych, średnich zaprzestanie produkcji albo bardzo znacznie ją ograniczy. Dlatego w tym to jest taki pomysł, żeby inspirować polskich producentów, żeby oni dostarczali, podpisywali z nami umowy w dłuższej perspektywie i nam ten towar dostarczali tutaj na polskim rynku. Właśnie, panie marszałku, a co pan sądzi o tarczy antykryzysowej proponowanej przez obecny rząd? Firmy w tej chwili już zawieszają swoje działalności, niektóre się nawet zamykają. Ludzie panikują, boją się, że stracą pracę z dnia na dzień. No niestety nie mogę jeszcze ocenić, bo jak rozumiem, dzisiaj będzie głosowanie w Sejmie. Zobaczymy, jakie będą ostateczne rozwiązania przyjęte podczas głosowań. Wtedy będę mógł się wypowiedzieć. Ja tylko mogę powiedzieć, co tam powinno być. No, powinno być na przykład dobrowolny ZUS. Nie ulega wątpliwości, że teraz trzeba dać ludziom szansę. No, nawet zwolnienie na 3 miesiące czy dłuższy okres ZUS-u może się okazać niewystarczające. Tak? No, też jest wiele narzędzi innych, które powinny być, tak, zaniechanie poboru podatków czy jakieś przedłużenie spłaty kredytów. No to są różne mechanizmy i narzędzia dla przedsiębiorców, które powinny być pilnie uruchomione. No zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie z Sejmu, tak? Wtedy będę mógł się odnieść bliżej do tego problemu. A co z rolnikami? Przecież oni także prowadzą gospodarstwa i opłacają składki do KRUS-u. No tam się też pojawił problem, bo to jest paradoks swoisty, że ceny żywności w sklepach rosną, czasami ponad miarę, a z drugiej strony w tym samym czasie ceny na surowce rolnicze spadają. Więc to jest jakiś swoisty paradoks. Mam nadzieję, że to tak się zupełnie rynek nie rozreguluje, ale jeśli chodzi o rolników, no to trzeba zastosować. Dzisiaj rolnicy to są przedsiębiorcy. Więc analogiczne rozwiązania jak dla przedsiębiorców trzeba zastosować też dla rolników, na przykład odłożenie czy zawieszenie składek KRUS-owskich. No to może nie jest duże, to nie są duże kwoty, no ale jednak w sytuacji, w której mają problemy, no to jest metoda taka, żeby w to miejsce tych opłat weszło państwo. No, pamiętajmy też o całej dużej grupie samorządów. Dzisiaj jeszcze tego nie widzimy, ale ponieważ część naszych, na przykład na Mazowszu, bardzo duża część naszych dochodów to jest podatek dochodowy od osób prawnych. Ja naprawdę nie wiem, jak ten kryzys gospodarczy, jaki spowoduje spadek, to może być olbrzymi spadek. Ja pamiętam kryzys roku 2008. Myśmy mieli w 2010 roku dramat polegający na tym, że drastycznie spadły dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, a jednocześnie musieliśmy płacić olbrzymie janosikowe, które było naliczane sprzed 2 lat poprzednio. Tak? Więc tutaj też oczekuję, że w tym pakiecie antykryzysowym, w tej tarczy antykryzysowej powinny być rozwiązania do samorządów. Dlatego, że jeśli rolnicy na przykład nie zapłacą podatku rolnego, jeśli spadną dochody z podatku PIT, bo ludzie nie będą mieli pracy, więc nie będą płacili podatku PIT.
jeśli spadną dochody z podatku CIT. No to dotyczy na przykład Płocka, tak, jako miasta, ale też dotyczy województwa, bo bardzo znaczący udział to właśnie podatek CIT. No to wtedy pojawią się napięcia w budżetach, więc tutaj no, państwo musi znaleźć mechanizm kompensacyjny, no bo jeśli nie będzie dochodów w budżetach, to oczywiście spadną inwestycje. Jeśli spadną inwestycje, no to będzie się spirala problemów gospodarczych pogłębiała, bo nie będzie firm, które będą budowały drogi, remontowały szkoły i tak dalej, i tak dalej. Tam ludzie nie będą mieli pracy. To jest takie błędne koło, taka spirala, która może doprowadzić do zamrożenia wręcz gospodarki. Dlatego też oczekuję od rządu, że na rzecz samorządów będzie uzupełnienie budżetów, przynajmniej do poziomu planu budżetowego, z budżetu państwa. Trzeba niestety pogłębić deficyt budżetu państwa. Nie ma wyjścia, ale nie wolno zatrzymać też inwestycji realizowanych przez samorządy, bo to jest bardzo duża część inwestycji w ogóle realizowanych w Polsce. Rząd także wprowadził kilka dni temu właściwie zakaz poruszania się bez potrzeby. Dlaczego jest tak ważne, abyśmy żyli teraz powiedzmy w dyscyplinie i solidaryzowali się? Panie redaktor, szanowni państwo, nie ma, ludzkość nie wymyśliła innej metody na tak zwaną zarazę, czy pandemię, czy epidemię. No nie ma innej metody, jeśli nie ma leków, jeśli nie ma szczepionki, a tej szczepionki jeszcze nie ma, to nie ma innej metody walki jak izolacja. I to trzeba sobie zdać z tego sprawę. I dzisiaj od tego, na ile będziemy zdyscyplinowani, na ile będziemy, za przeproszeniem, siedzieli w domu, nie kontaktowali się z innymi, dbali o higienę, dbali o to, żeby w sklepach być w rękawiczkach, w maskach, żeby takie rękawiczki i maski wyrzucić przed wejściem do domu, przemyć ręce płynem dezynfekującym, umyć je najpierw bardzo dokładnie. No to jeżeli sami nie będziemy z tym wirusem walczyli, to nawet najlepsza służba zdrowia nie da rady. Bo jeśli szpitale się zapełnią chorymi, nie daj Boże umierającymi, pod respiratorami, no popatrzmy sobie teraz to, co się dzieje we Włoszech, tak, czy w Hiszpanii. No zaczął się dramat w Stanach Zjednoczonych. Największy kraj świata, najbogatszy. I za chwilę będą mieli olbrzymie problemy. W związku z tym naprawdę apeluję o zdrowy rozsądek. O to, żeby naprawdę odpuścić sobie dzisiaj zgromadzenia czy kontakty towarzyskie. Wszystko to wróci, mam nadzieję, naprawimy, ale teraz po prostu powinniśmy się izolować. I jeszcze jedna kwestia. To mówię do nas wszystkich. Dbajmy o naszych seniorów. To dbanie o seniorów nie ma powodu, że ich odwiedzamy często i tam mówimy babciu, dziadku, tam mamo, tato, trzymaj się. Nie. Oni powinni być w odosobnieniu. Im trzeba dostarczyć zaopatrzenie, pomachać przez szybę, zostawić to zaopatrzenie przed drzwiami albo na płocie, na bramce i po prostu się z nimi nie kontaktować. Bo dzisiaj człowiek po 70 roku życia jest absolutnie narażony na najgorsze konsekwencje tego zarażenia, tak? Bo ci starsi ludzie, jeśli jeszcze są chorzy do tego na niewydolność krążenia, czy na kłopoty z płucami, czy z układem oddechowym, jeśli mają bronchity przewlekłe, no to oni fatalnie znoszą tę chorobę i często się kończy niestety najgorszym. Dlatego dbajmy o nich, izolujmy ich i zabiegam o taką, i proszę o taką solidarność międzyludzką. No, trzeba zobaczyć, czy nasi sąsiedzi czasami nie są zupełnie zapytać, zadzwonić do nich, nawet na odległość porozmawiać, no, czy mają wszystko, czy zwłaszcza jeśli to są ludzie starsi. I teraz koncentrujmy swoją aktywność na samopomocy, a nie na balangowaniu, czy tam wspólnym spędzaniu czasu w sposób przyjemny gdzieś w miejscach wypoczynkowych. Teraz aktywność powinniśmy skierować na taką solidarność międzyludzką i wspólną walkę o to, żeby z tym wirusem wygrać. Bardzo dziękuję panie marszałku za rozmowę, za te cenne informacje. Życzę zdrowia i spokoju.